Wynoś się i rozwiedź ze mną, bachorze. Skończyłam z tobą. Kropka po powrocie z poporodowego pobytu u rodziców nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Niewiarygodne, Mike był w łóżku ze swoją kochanką, a kiedy się z nim skonfrontowałam, powiedział coś nie do pomyślenia. Rozwód i ucieczka. Za kogo on się uważa, gdy moja złość na brak samoświadomości Mike'a rosła? Mój tata, który przyszedł ze mną powiedział Majkowi coś szokującego. Co? Nie możesz się rozwieść, kropka, ponieważ w następnej chwili, słysząc słowa mojego taty, kochanka i Mike zbładli, mając zamiar poznać niewiarygodną prawdę, kropka, mam na imię Sara. Niedługo będę świętować trzeci rok małżeństwa z Mikiem. Mike i ja byliśmy współpracownikami, a on był ode mnie starszy w firmie. Pracowałam jako urzędniczka w firmie budowlanej i często widywałam Mike, a który pracował na budowie. To powiedziawszy, wymienialiśmy tylko pozdrowienia i nie wchodziliśmy w zbyt wiele interakcji. Znaliśmy tylko swoje imiona. Nasze relacje zmieniły się z powodu pewnego incydentu. Dostałem pracę w jednej z firm, którymi zarządza mój tata. Na początku ludzie myśleli, że dostałam się tam dzięki znajomościom. z tego powodu stałem się celem biurowego dręczyciela, codziennie spotykając się z nękaniem. Niepłatne nadgodziny były normą, a cała nieprzyjemna, kłopotliwa praca była zrzucana na mnie. Podczas gdy ona wychodziła z pracy na czas, kropka, zastanawiałem się nad zgłoszeniem tego mojemu ojcu, ale tyran zagroził mi, mówiąc, że zapłacę, jeśli to zrobię, więc utknąłem jesteś dopiero początkująca, to normalne. Kiedy byliśmy młodzi, robiliśmy wszystko, co okazali nam nasi przełożeni, bez narzekania, kropka, czując się przytłoczony nadmiarem pracy, zebrałem się na odwagę, by powiedzieć, że to za dużo, ale łobuz się odezwał. Zaczęła opowiadać o dawnych czasach, pouczając mnie bez końca. Jej wykłady zawsze atakowały mój charakter. Kropka żałosne narzekanie, niechlujstwo, brak odwagi, to wszystko twoja wina. Mogłam niemal przewidzieć, co opowie dalej. Bo krzyczała na mnie częściej niż ktokolwiek inny. Codzienne wyzywanie zbierało swoje żniwo i zaczęło mi się robić niedobrze. Kropka dręczycielka pojawiała się nawet w moich snach, obrzucając mnie wyzwiskami. Takie koszmary stały się normą. Dręczony przez dręczyciela zarówno w pracy jak i w życiu osobistym, zacząłem czuć się przygnębiony. Wtedy właśnie wydarzył się ten incydent. Pewnego dnia w pracy nagle poczułam silne kołatanie serca i duszności. To było prawie jak hiperwentylacja i ledwo mogłam oddychać. Nie mogłam nad tym zapanować bez względu na to jak próbowałam się uspokoić i przykucnęłam, chwytając się za klatkę piersiową. Ale kiedy dręczycielka to zobaczyła, tylko westchnęła z irytacją. Skąd już, dobra? Bierz się do roboty kropka, przeszkadzasz wszystkim, kucając tam. Łzy spłynęły mi po twarzy na jej słowa, gdy już miałam zemdleć. Dlaczego musiałam być tak traktowana, skoro tak bardzo cierpiałam? Nie kłamałam. Naprawdę cierpiałam kropka, nie mogłam już tego znieść. Chciałam natychmiast uciec z tego środowiska. Wtedy Mike, który akurat wszedł do biura, zobaczył, co się dzieje i pospieszył mi z pomocą. Nie ma mowy, żeby ktoś tak spocony i walczący działał. Przestań gadać głupoty i idź po kogoś. Szybko. Krzyk Mike'a odbił się echem po podłodze, a inni pracownicy zaczęli się zbierać. Dręczyciel, zdając sobie sprawę, jak źle wygląda sytuacja... Próbował uciec, ale szybko został złapany przez Mike'a i zabrany do sali konferencyjnej. Inni pracownicy, którzy byli przez nią nękani, zgłosili się do Mike A, a ta informacja szybko dotarła do mojego taty. Po tym incydencie dręczycielka została zdegradowana. W końcu mogłem pracować w spokoju, kontynuowałem pracę przy wsparciu wszystkich. ten incydent doprowadził również do tego, że Mike i ja zbliżyliśmy się do siebie i naturalnie rozwinęliśmy romantyczny związek. Myślałem, że szczęśliwe dni będą trwać, kropka, ale rzeczywistość nie była tak łaskawa. Nie zdawałam sobie sprawy, że mężczyzna, którego początkowo uważałam za miłego, był w rzeczywistości okropnym palantem. Nie wiedząc o tym, stałam się jego wygodną kobietą, zanim się zorientowałam. Kropka, doświadczony Mike zmanipulował mnie swoją gładką gadką. Zanim się zorientowałam, stałam się od niego zależna i robiłam wszystko, co mi kazał. Nie zdając sobie z tego sprawy, poślubiłam go i znalazłam się w piekielnym małżeństwie. Kropka, kiedy wracał do domu z pracy, traktował mnie jak służącą, a jeśli choć trochę się opierałam, obezwładniał mnie fizycznie. Ale mieszał dobroć z okrucieństwem i nie mogłam uciec z jego pułapki. Po około trzech i pół roku takiego życia dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Zawsze lubiłam dzieci, więc cieszyłam się, że otrzymam nowe życie. Ale twarz Mike'a wykrzywiła się, wcale nie wyglądając na szczęśliwą. Jesteś pewna, że to nie pomyłka. Naprawdę jesteś w ciąży. To była pierwsza rzecz, którą powiedział, gdy wróciłam do domu. Szczerze mówiąc, myślę, że to za wcześnie kropka, nie mamy zbyt wielu oszczędności, a i tak ledwo sobie radzimy. Czy to nie okrutne sprowadzać dziecko na świat, by żyło w ubóstwie? Byłam w takim szoku, że nie mogłam zamknąć ustęp, czy nie mieliśmy intymnej świadomości, że ciąża jest możliwa. Jeśli podszedł do tego tak swobodnie, to jest to niewiarygodnie nieodpowiedzialne. Czułam się zdenerwowana jego niewiarygodnymi słowami, ale nadal byłam szczęśliwa i naprawdę chciałam mieć dziecko. Kropka, jeśli martwisz się tylko o pieniądze, to w porządku, bo mam oszczędności. Nie jest to duża kwota, ale wystarczająca, abyśmy mogli sobie poradzić z jeszcze jednym dzieckiem. Kropka, gdy tylko to usłyszał, ton Majka rozjaśnił się. Naprawdę? Masz tyle pieniędzy. Człowieku, powinieneś był to powiedzieć od samego początku. Gdybym to wiedział, nie narzekałbym tak bardzo kropka, poczułem się trochę zaniepokojony tym, co opowiedział dalej. Ale to było tylko przeczucie bez żadnego dowodu. W tamtym czasie nie mogłam się zmusić, by go o to zapytać. Za bardzo bałam się, że go rozzłoszczę i co może zrobić kropka ostatecznie, wiedząc, że mamy pewną poduszkę finansową. Mike nie sprzeciwił się, bym urodziła dziecko. Mimo to nie wydawał się entuzjastycznie nastawiony, ledwo zwracając uwagę, gdy informowałam go o postępach dziecka. Kropka, skończyło się na tym, że sama chodziłam na wizyty i słuchałam lekarza, a potem zajęłam się przygotowaniami do porodu. Kropka. Potem Mike zaczął coraz częściej zachowywać się podejrzanie. Nigdy wcześniej nie przejmował się mną zbytnio, ale nagle zawsze pytał o mój plan dnia i sprawdzał mój telefon. Czułam się, jakby monitorował każdy mój ruch, a moja nieufność do niego rosła. Gdybym odważyła się go o to zapytać, wpadłby w furię. Sama musisz coś kombinować, skoro o to pytasz. W ten sposób uciszał moje obawy. A ja bałam się wyrażać swoje myśli. Mimo to nie mogłam się zmusić, by go zostawić. Myślę, że w tym momencie wciąż czułam do niego wdzięczność. Dług, jaki czułam za to, że mi pomógł, był ogromny. Co więcej, Mike potrafił być czasami miły i troskliwy. Kropka chyba nie miałam jeszcze wystarczającego powodu, by uwolnić się od jego podejścia kija i marchewki. Po prostu byłem przez niego szarpany. Kropka moi rodzice martwili się o mnie w tym stanie. Nie mogli na to patrzeć i zasugerowali, żebym wróciła do domu na poród. Będziesz miała dziecko. Czy nie czułabyś się swobodniej w środowisku, w którym możesz polegać na ludziach wokół ciebie, masz tendencję do radzenia sobie ze wszystkim sama. Ale rzadko narzekasz, więc może zostaniesz z nami przez jakiś czas po porodzie? Mogę zająć się pracami domowymi. Nie masz tam wielu przyjaciół, prawda? Moi rodzice mieli rację. Mając niewielu przyjaciół, nie miałam kogo zapytać o opiekę nad dziećmi. Zdecydowanie chciałam uniknąć eksplozji stresu i wpływu na dziecko. kropka Zgodziłam się na ich uprzejmą ofertę i zdecydowałam się urodzić dziecko u moich rodziców. W dniu, w którym wróciłam, Mike podrzucił mnie do rodziców i od razu próbował wyjechać. Wciąż mam pracę do zrobienia, więc będę już wychodził. Zignorował próbę zaproponowania mu kawy przez mamę i wyszedł, prawie uciekając przed tatą. Patrząc. Jak odchodzi, tata zmarszczył podejrzliwie brwi. Kropka, ten facet nic się nie zmienił. Kropka, najwyraźniej mój tata był niezłym rozrabiaką w młodości i stał się legendą w swoim liceum. Mike, będąc z tej samej szkoły, wiedział o tym. Po ukończeniu szkoły mój tata piał się po szczeblach kariery i obecnie jest właścicielem kilku firm budowlanych. Kropka, jego pracownicy naprawdę go podziwiają. Mają też mnóstwo szacunku dla mojej mamy. Mama najwyraźniej też była sławną, niegrzeczną dziewczynką, tak samo popularną jak tata. Na początku myślałem, że ludzie są po prostu mili, bo jest żoną taty, ale wygląda na to, że mama jest straszniejsza od taty. Przekonałam się o tym, gdy byłam mała, kropka, wypytywałam pracowników o mamę, kiedy nas przyłapała, i dostałyśmy po uszach. To było tak przerażające, że od tamtej pory wszyscy bali się mamy jeszcze bardziej niż taty. Kropka po powrocie do domu byłem traktowany jak członek rodziny królewskiej. Wszyscy pracownicy byli bardzo troskliwi i zawsze służyli pomocą. Jeśli próbowałem podnieść cokolwiek, nawet lekko ciężkiego. Wszyscy na mnie krzyczeli. Kropka czułem się jakbym po długim czasie ponownie doświadczył ludzkiej życzliwości. Dzięki temu wsparciu bezpiecznie urodziłam moje pierwsze dziecko, dziewczynkę. Moi rodzice i wszyscy pracownicy byli zachwyceni. Ale pośród tego wszystkiego tylko ja patrzyłam w dół. Wciąż martwisz się o Mike'a, prawda? Tak. Mike nawet nie przyszedł do szpitala w dniu porodu. Najwyraźniej w pracy doszło do jakiejś pomyłki i byłby w domu późno, pracąc godziny odwiedzin. Odwołał więc wizytę przy porodzie, mówiąc, że przyjdzie innego dnia, kropka, po raz pierwszy w tej oburzającej sytuacji straciłam panowanie nad sobą, kropka, nie możesz poprosić kogoś innego, by zajął się tą pracą. Ten poród jest jednorazowy. To mój pierwszy raz i naprawdę się boję. Jak mogłeś zostawić mnie samą? Nie możecie znaleźć nawet odrobiny czasu. Przyjdź do nas, kropka, zwykle poddawałam się, gdy mówił że to związane z pracą. Ale to był poród. Czy to nie jest o wiele ważniejsze niż jakakolwiek praca? Myśląc o tym, wybuchnęłam gniewem. Ale gdy tylko to usłyszał, Mike powiedział coś niewiarygodnego, kropka, czy możesz mnie tak nie stresować? Już i tak jestem zdenerwowany tym, że muszę pracować. Zobaczę dziecko po porodzie, więc o co tyle hałasu? Jeśli będziesz miał tyle kłopotów, zapomnij o tym. Nawet nie pokażę tam swojej twarzy. Kropka powiedział co chciał powiedzieć i rozłączył się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Próbowałam oddzwonić, ale jego telefon był wyłączony. Ostatecznie musiałam przejść przez poród sama. Kropka, czy dzieci rodzą się bezpiecznie. Gdy dziecko urodziło się bezpiecznie, a ja trochę się uspokoiłam, pomyślałam, że powinnam przynajmniej dać mu znać. Wysłałam mu smsa z nadzieją, że będziemy mogli porozmawiać. Ale wszystko co otrzymałam, to dobra robota. Potem już się nie odezwał. Kropka, to nie jest dobre. Muszę stawić mu czoła. Kropka, właśnie wtedy, gdy przygotowywałam się do ponownego kontaktu z Mikiem, coś się wydarzyło. Sara, musimy porozmawiać. Mój tata niespodziewanie przyjechał po mnie po pracy, przyprowadzając ze sobą dwóch pracowników. Widząc ich poważne miny, wiedziałam, że coś jest nie tak, kropka przełknęłam ciężko. Usiadłam naprzeciwko nich i zapytałam, co się dzieje, kropka, musisz zachować spokój, ale, Majk, możecie zdradzać. Co? Zanim mówiłam na to nagłe stwierdzenie. Gdy siedziałam oszołomiona, nie do końca rozumiejąc, co usłyszałam. Jeden z pracowników rozłożył na stole kilka zdjęć kropka był na nich Mike z jakąś nieznaną mi kobietą, wchodzący do hotelu. Mój junior zrobił te zdjęcia. Skontaktował się ze mną wczoraj i powiedział, co się dzieje kropka, a potem, gdy słuchałem tej historii, zacząłem płakać na oczach wszystkich. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie mogłem powstrzymać emocji kropka płakałam głośno jak dziecko, kiedy moja mama, słysząc zamieszanie, Przyszła i przytuliła mnie, kropka Sara. Nie musisz już tego znosić. To prawda. Nie musisz już więcej cierpieć. Ten facet za bardzo się zapędził. Przekroczył granicę, której nie powinien przekroczyć, kropka Sara, co jest dla ciebie najważniejsze. W chwili, gdy usłyszałam te słowa, przestałam płakać i spojrzałam na śpiącą nieopodal córkę. Od teraz musisz chronić tę małą. Naprawdę potrzebujesz do tego tego faceta? No właśnie. Jaki ojciec zachowuje się w ten sposób, gdy ma dziecko? Co się stało ze wspólnym wychowywaniem dziecka? Nie potrzebuję już takiego faceta. Nie chcę nawet, żeby dotykał mojego dziecka. Dzięki wszystkim podjęłam decyzję. Przyrzekłam sobie, że odegram się na Mike U i postanowiłam wrócić do domu z rodzicami. W końcu umówiliśmy się na powrót, ale celowo nie powiedziałam Mike'owi, którego dnia przyjedziemy. Pomyślałam, że jeśli mu powiem, nie będziemy w stanie przyłapać go na zdradzie. Kiedy wróciliśmy do domu z moimi rodzicami, samochód Mike'a stał w garażu, mimo że powinien być w pracy. Widząc ten oczekiwany rozwój wydarzeń, Moi rodzice i ja wymieniliśmy spojrzenia i przygotowaliśmy się do konfrontacji z nim. Zostawiłem córkę z mamą i zakradłem się do domu z tatą. Dom był cichy, bez śladu kogokolwiek w pobliżu. Zdezorientowani mój tata i ja weszliśmy do sypialni i przywitał nas niewiarygodny widok. Tak jak myślałem. Byli tam Mike i jego kochanka spokojnie śpiący razem, Nieświadomi wszystkiego kropka, wzdychając na tę zbyt przewidywalną scenę, wyjąłem telefon i zrobiłem kilka zdjęć na dowód. Dźwięk migawki aparatu musiał obudzić Mike'a, A, ponieważ spojrzał na nas zaspanymi oczami kropka Sara. Dlaczego tu jesteś? Wciąż na wpół śpiący i nie do końca pojmujący rzeczywistość Mike potwierdził moją obecność. Ale w chwili, gdy zdał sobie sprawę, że to się dzieje naprawdę. Poderwał się na równe nogi i pospiesznie próbował ukryć swoją kochankę pod kołdrą. Kropka nie ma sensu się teraz ukrywać. Mamy wszystkie dowody, więc po prostu się poddaj. Kropka o co ten cały hałas? Auć! Boli mnie, he! Co się dzieje? W końcu, budząc się z zamieszania, kobieta wyskakuje spod kołdry, przecierając zaspane oczy. Ma na imię Jessica. Jest kochanką Mike'a i spotykam ją po raz pierwszy. Kropka, ale jest powiązana z moim tatą, dlatego o niej wiedział. Kropka, kiedy Jessica zobaczyła mnie i mojego tatę, zamarła z otwartymi ustami. Kropka, nie mogę uwierzyć, że zdradzasz w biały dzień. Przyprowadziłeś nawet swoją kochankę do jej domu? Nie masz żadnego poczucia zagrożenia? Wiem, kim naprawdę jest, ale celowo nazywam ją kochanką, by zachować pozory. Słysząc słowo kochanka, ramiona Majka lekko podskoczyły ze zdziwienia. Kropka, skąd o tym wiesz? Czekaj, dlaczego mi nie powiedziałeś, nie powiedziałeś, kiedy wracasz? Gdybym ci powiedziała, nie złapalibyśmy cię na gorącym uczynku. Znając ciebie, zatarłbyś ślady i usunął wszystko z telefonu. Kropka, więc jak było? Dobrze się bawiłeś ze swoją kochanką przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy mnie nie było? Wciąż naciskam przyciski Mike A, gdy wpada w panikę, kropka moje słowa musiały go zdenerwować, bo patrzy na mnie z przerażeniem. Ale zamiast dać się zastraszyć, stoję na swoim miejscu i patrzę na niego z góry, kropka, wiedziałeś, że oszukuję, oczywiście, że wiedziałam. Jak myślisz, ile osób w naszej firmie cię zna? Byłoby dziwniej, gdybym się nie dowiedział. W chwili, gdy to usłyszał, panika Majka zmieniła się w uśmiech i powiedział coś szokującego. Cóż, jeśli już wiesz, to nieważne. Z nami koniec. Wynoś się i rozwiedź ze mną, bachorze. Skończyłem z tobą. Mam teraz lepszą kobietę i szczerze mówiąc, nie chcę mieć do czynienia z dzieckiem. Wszelka miłość, jaką do ciebie żywiłem, wygasła wieki temu. Jego nagła deklaracja rozwodu sprawiła, że krew się we mnie zagotowała. Gdyby to jest dowód, że pożyczyliśmy mu pieniądze. To oświadczenie sporządzone przez prawnika naszej firmy. Notatka pokazuje, że Mike jest winien mojemu tacie 20 tysięcy dolarów i jest opatrzona pieczęcią Majka. Stwierdza również, że jeśli złamie te obietnice. Spotkają go poważne konsekwencje. To umacnia roszczenia mojego taty. Kropka, aby udowodnić, że nie zmusił Majka do napisania tego, mój tata pokazuje film nagrany przez kamery bezpieczeństwa. Przenosi nagranie na swój telefon i pokazuje je dżysice, kropka, Teraz widzisz, że dług nie jest kłamstwem. Kiedy Sara urodziła dziecko, ten facet narobił długów hazardowych i przyszedł do mnie z płaczem, żebym go krył. Kropka, chwileczkę, co się dzieje. Okłamywałeś mnie przez cały ten czas? Kropka, byłeś wystarczająco szczęśliwy dostając te wszystkie prezenty, prawda? Nawet z długami miałem pieniądze w rękach. Pieniądze to pieniądze. Nie unoś się teraz tak nade mną! Kropka Mike kupował dziesice prezenty i pokrywał wszystkie wydatki związane z ich randkami, co pochłaniało jego wydatki na życie. Jessica, nie wiedząc o tym, błędnie myślała, że Mike jest bogaty i dała się nabrać na jego gładką gadkę, stając się jego kochanką. Kropka to jak lis i szop, próbujący się nawzajem przechytrzyć. Nie mogę się powstrzymać od wzdychania nad tym, jak śmieszne jest to wszystko. Kropka nawet nie zwróciłaś tych pieniędzy, a już mówisz o rozwodzie. O zdradzie. Nie rozśmieszaj mnie, kropka mój tata, który rzadko podnosi głos na kogokolwiek, krzyczy tak głośno, że Mike wydaje z siebie żałosne skomlenie ze strachu. Mike, który zwykle zachowuje się tak arogancko, przy tacie jest jak kot z podkulonym ogonem, kropka przytłoczony intensywną presją, gorączkowo rozgląda się za sposobem na ucieczkę. Wtedy postanawia spróbować zrzucić winę na kogoś innego, Mike wskazuje na mnie i, wierzcie, lub nie. Zaczyna próbować zrobić ze mnie tego złego. Kropka, to twoja wina, że zaszłaś w ciążę. Gdybyś nie miała dziecka, nie musiałbym tego wszystkiego robić. Kropka, co? Nie mogąc zrozumieć, co Mike mówi, marszcze brwi. Musi być zdezorientowany, bo zaczyna mnie atakować jeszcze bardziej nierozsądnymi wymówkami. Kropka, gdybyś urodziła dziecko, miałbym mniej wolnego czasu. Ożeniłem się z tobą tylko po to, by ktoś zajmował się domem. Nigdy nie chciałem mieć dzieci. Mike wciąż wypływa te okrutne słowa przy naszym dziecku, nie dbając o nie. Moja mama, nie chcąc by dziecko to usłyszało, delikatnie zakrywa mu uszy podczas gdy ja patrzę na Mike, a, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Konieczność priorytetowego traktowania dziecka, brak wolnego czasu po pracy. Nie chciałam brać udziału w takim życiu. Dlatego przed tym wszystkim trochę się rozluźniłem, a potem Najwyraźniej, kiedy nie mógł już pokryć wydatków na randki z wydatkami na życie, zwrócił się do hazardu i przegrał dużo. Nie były to tylko automaty do gier, ale także wyścigi konne. Kropka dzięki temu w ciągu jednego dnia zadłużył się na dwadzieścia tysięcy dolarów, wpadł w panikę i przyszedł z płaczem do mojego taty, by go krył. Kropka, ale to nie jest nawet najbardziej szokująca część. Co zrobiłeś, by spłacić ten dług? Zagrożony przez tatę, że wszystko wyjawi, Mike rozgląda się niepewnie, starając się mówić kropka, kiedy na niego patrzę, w końcu zdaje się poddawać i zaczyna mamrotać coś pod nosem kropka oszczędności. Mów głośniej. Nie słyszymy cię, mój tata podniósł głos, by zastraszyć Mike A, który spanikował i wymamrotał. Zabrałem oszczędności Sary kropka, słysząc to, szczęka i siki opadła w szoku, wpatrując się w Mikea z niedowierzaniem kropka powodem. Dla którego tego faceta nie było przy porodzie Sary, było to, że próbował odzyskać pieniądze, które stracił z oszczędności Sary. W dniu, w którym Sara urodziła, ten facet był na torze wyścigowym. Całe to główno o pracy, która trzymała go z dala, było wielkim kłamstwem, kontynuował tata, patrząc na Majka, który zwiesił głowę w rezygnacji, a jego ton ociekał pogardą. Jeden z naszych pracowników miał akurat wolny dzień. Wygląda na to, że też był na torze wyścigowym. Zobaczył jakiegoś faceta krzyczącego na konie z przegwionymi oczami, a kiedy dobrze przyjrzał się jego twarzy, był zaskoczony. To był ktoś, kogo znał kropka, powiedział, że był tak zawstydzony, że chciał wczołgać się pod kamień, wtrąciła się mama. By dodać więcej szczegółów kropka, okazało się, że dowiedzieliśmy się o dziwnym zachowaniu Majka dzięki temu pracownikowi, który dał nam cynk. Dzięki temu, że powiedział o tym moim rodzicom, odkryliśmy dług i kłamstwa Mikea, a tata wezwał Mikea do biura. Wyjaśniła Jessica. Kropka, w tamtym czasie nie mieliśmy pojęcia, że Mike oszukiwał, więc tata zgodził się pomóc, obiecując, że Mike na pewno to spłaci. Kropka, chcąc mieć pewność, że Mike dotrzyma słowa, tata kazał mu zgodzić się na dość surowe kary, jeśli tego nie zrobi. Założę się, że myślałeś, że wszystko będzie dobrze, dopóki oszustwo nie wyjdzie na jaw. Mówisz o byciu naiwnym, dodał tata, patrząc na Mike'a, który mlasnął językiem i odwrócił wzrok. Pamiętasz, co powiedziałeś, kiedy pokryłem twój dług? Cóż to? Błagałeś mnie, mówiąc, że zwrócisz pieniądze, ale proszę, zachowaj spokój dla Sary. Przysiągłeś, że już nigdy nie doprowadzisz Sary do płaczu. Powiedziałeś, że jeśli kiedykolwiek zrobisz coś, co skrzywdzi Sarę, mogę zrobić z tobą, co zechcę. Prawda? Tata nie znosi niczego bardziej niż widoku skrzywdzonej rodziny. Jest prawdziwym rodzinnym człowiekiem, więc pewnie chciał mi powiedzieć od razu kropka, ale dopiero co urodziłam, a dziecko było jeszcze takie małe. Nie mógł mi powiedzieć czegoś takiego, gdy byłam tak wyczerpana kropka po namyśle tata porozmawiał z mamą. Postanowili przymknąć oko tylko ten jeden raz, pod warunkiem, że Mike spłaci dług i będzie mnie dobrze traktował. Przykro mi, Sara mieliśmy nawet prawnika, który sporządził umowę, ale byliśmy zbyt miękcy. Powinniśmy byli go bardziej osaczyć mama, zawsze troszczy się o mnie, gdy jestem wyczerpana opieką nad dzieckiem jej dobroć i ciepło niemal doprowadzają mnie do łez. Kręcę głową na przeprosiny mamy, mówiąc jej, że dokładnie rozumiem, jak się czujecie. Nie musicie przepraszać. Jedynymi winnymi są Mike i tamta kochanka. Masz rację. Naprawdę się popisali, prawda? W przeciwieństwie do oczywistego gniewu taty, mama uśmiecha się w sposób, który jest niemal przerażający. Widząc mamę, Mike zaczyna się trząść, próbując wyrwać się z uścisku taty i uciec do drzwi kropka, ale ja na to nie pozwolę. Zamykam Mikeowi drogę, a tata szybko do mnie dołącza, odcinając mu ucieczkę kropka mama podaje mi dziecko i przyciska Mike'a do ściany, nie dając mu możliwości ucieczki. Nie spłaciłeś długu, zdradzasz, a teraz chcesz rozwodu. Nie zadzieraj ze mną. Całkowicie osaczony Mike błędnie na twarzy kropka mama wciska mu umowę w jego żałosną twarz. Powiedziałeś, że zrobisz wszystko jeśli złamiesz tę umowę. Cóż, skorzystamy z tej oferty. Wszystko. Sara, ty zdecydujesz co z nim zrobić mama odwraca się do mnie z szerokim uśmiechem i mówi to. Kiwam głową na zgodę i podchodzę do Mike'a. Od teraz będę cię używać jak brudnej szmaty. Nie myśl, że wrócisz do domu po skończonej pracy. Dam ci tyle pracy, że twoje ciało się rozpadnie. I nie myśl, że masz jakiekolwiek prawa człowieka. Zdradziłeś nie tylko mnie, ale i moich rodziców. Tego już za wiele. Jasne, zrobiłem kilka okropnych rzeczy, ale żeby tak łamać moje prawa człowieka. O czym ty mówisz? Okradasz ludzi, zdradzasz ich i myślisz, że zasługujesz na prawa człowieka. Spoglądam Majkowi prosto w twarz, gdy próbuje się usprawiedliwiać. Wydaje z siebie mały okrzyk strachu. Nie odpuścimy ci łatwo z samym rozwodem. kropka Będziesz dla nas pracował przez resztę życia, dopóki nie będziemy usatysfakcjonowani. Będziesz miał szczęście, jeśli wykorzystamy cię tylko jak brudną szmatę, powiedziałam ze złośliwym uśmiechem. Mike zdawał się w końcu zdać sobie sprawę z tego, co go czeka. Kropka zwiesił głowę w rozpaczy i upadł na ziemię. Kropka Jessica, obserwująca to wszystko, zbladła ze strachu. Desperacko rozglądała się w poszukiwaniu wyjścia. Mama zauważyła ją i wkroczyła do akcji, sprawiając, że Jessica krzyknęła i zesztywniała. Kropka wiedziałaś, z kim zadzierasz, prawda? Co? Powiedziała mama. Oczy Jesiki rozszerzyły się ze zdziwienia, gdy nagle skupiła się na niej kropka, mama z uśmiechem położyła rękę na ramieniu jesiki. Nie myśl, że uciekniesz. Wiemy dokładnie, kim jesteś i jak poznałaś Mike'a, Powiedziała kropka Jessica, sapnęła zszokowana tymi słowami. Okazało się, że jest córką prezesa jednego z partnerów biznesowych taty i jest mężatką. Tata znał jej męża, więc natychmiast zgłosił to jej ojcu i mężowi. Kropka Kiedy jej mąż się dowiedział, był wściekły, a jej ojciec obficie przeprosił. Dali nam nawet pozwolenie na robienie z nią co tylko chcemy, tak jak z mikiem. kontynuowała mama, uśmiechając się diabelsko. Kropka, mamy już zgodę twojego męża i ojca. Ty też będziesz mieszkać i pracować w naszej firmie. I oczywiście nie będziesz otrzymywać wynagrodzenia. Twój mąż powiedział, żeby traktować to jako alimenty. Kropka, zdając sobie sprawę z piekła, które ją czeka, Jessica ze łzami w oczach błagała mnie o wybaczenie. Widząc to, Mike również podbiegł, błagając o litość. Kropka, uspokójcie się oboje, powiedziałem łagodnie, zachęcając ich, by na mnie spojrzeli. Prawdopodobnie myśleli, że im wybaczę, a w ich twarzach pojawił się promyk nadziei. Kropka, ale oczywiście tak się nie stanie, powiedziałam z szerokim uśmiechem. Proszę, przestań przepraszać. Robi mi się niedobrze. Chyba nie myślisz, że teraz ci wybaczam? W przeszłości nie da się wymazać. To nie tak, że moje rany się zagoją, kropka, ale nie myśl, że możesz uciec. Nasi pracownicy z niecierpliwością czekają na wasz przyjazd. A teraz chodźmy do akademików pracowniczych, dobrze. Przy okazji będziemy zarządzać wszystkim od wydatków na życie po... No cóż, wszystko... Kropka, powiedziałem im to z sarkastycznym uśmiechem, a dwójka, poddawszy się, po cichu poszła za nami. Później poszliśmy wyjaśnić sytuację rodzicom Mike'a. Byli na niego wściekli, nazywając go żałosnym... Kropka, przeprosili mnie i pozwolili mi robić, co chcę. Co więcej, ponieważ ojciec Mike'a ma kontakty w policji, a jego matka jest prawnikiem, zaoferowali nam pełną współpracę. Powiedzieli, że jeśli Mike lub Jessica spróbują przyjść do nich z płaczem, po prostu się uśmiechną i przyprowadzą ich z powrotem do nas. Dzięki temu Mike i Jessica nie stawiali żadnego dziwnego oporu i po cichu pogodzili się ze swoim losem. Skończyło się na pozwie o odszkodowanie za cały ten bałagan. Mike cepsuł czyjeś pieniądze, kropka biorąc to pod uwagę. Zażądałem ponad dwukrotności tego, co przepuścił, kropka biorąc pod uwagę alimenty na dzieci. Mike spojrzał na tę kwotę i po prostu przepadł. Wciąż powtarzał, że nie ma szans, by to spłacić, ale nie zamierzaliśmy tak łatwo mu odpuścić, kropka, jeśli pracujesz na swój tyłek od świtu do zmierzchu. Nie jest to kwota niemożliwa do spłacenia, prawda? Tata wypowiada te przerażające słowa z serdecznym śmiechem. Słysząc to, Mike zaczyna robić zamieszanie, mówiąc, że wolałby iść do więzienia. Ale jego protesty na nic się zdały i szybko został wrzucony w brutalne środowisko pracy. Dział, do którego trafił Mike, jest najbardziej wymagającym fizycznie działem w naszej firmie, pełnym twardzieli, którzy kiedyś grali w rugby lub piłkę nożną. Już teraz jest tam cholernie tłoczno, a Mike jest przepracowany do szpiku kości, by spłacić swój dług i odszkodowanie. Kropka każdego dnia haruje jak wół, ledwo nadążając. Kropka jeśli chodzi o jesicę, została wrzucona do nowej firmy, którą tata założył w celu zbierania zużytego oleju. Codziennie wykonuje tam brudną robotę. Kropka na początku Jessica narzekała tak samo jak Mike więc mama się wkurzyła i umieściła ją w dziale z podobną pracą do jego. Okazało się, że obciążenie pracą było dla niej zbyt duże i przyszła z płaczem do mamy, błagając o przeniesienie, ponieważ nie mogła sobie z tym poradzić. Tak skończyła w swojej obecnej firmie. Pracuje tam wielu twardych ludzi, a Jessica, będąc tak naiwną wobec prawdziwego świata. Została zszarpana przez surowe realia społeczeństwa. Przez pierwsze kilka miesięcy codziennie wracała do domu z płaczem, kropka, ale chyba w końcu się poddała i zaakceptowała swoją sytuację. Teraz pracuje na swój ogon i z dnia na dzień staje się coraz chudsza. Kropka ta dwójka żyje w prawdziwym piekle na ziemi, przeżywając ciężkie dni. W międzyczasie ja prowadzę dobre życie, obserwując ich zmagania z boku. Kropka dzięki napływającym pieniądzom z odszkodowania mogłem zostać w domu i spędzać czas z córką dopóki nie zaczęła szkoły podstawowej. Ale kiedy poszła do gimnazjum i miałem więcej wolnego czasu, wróciłem do pracy. Moi rodzice martwili się i pomogli mi zmienić pracę, więc teraz pracuję dla nich. Kiedy moja córka zapytała o Mike'a, powiedziałam jej wszystko szczerze. Obawiałam się, że po usłyszeniu tej historii będzie chciała pójść do Mike'a, ale były to niepotrzebne obawy. Myślisz, że po tym wszystkim będę chciała iść do taty? Cieszę się, że z tego wyszłaś, mamo. Dopóki mam ciebie, nie potrzebuję taty. Kropka, nie mogłam ukryć zaskoczenia tym, jak swobodnie to powiedziała. Okazało się, że nie dbała o majka i nawet nie myślała o nim jak o swoim ojcu. Obecnie mój tata przejął rolę jej ojca. Kropka, ma świetne relacje z obojgiem moich rodziców. Ma nawet dla nich przezwiska. Jest taką dziewczynką dziadka i babci kropka tak się cieszę, widząc ciebie i to uśmiechnięte dziecko. Przepraszam za zmartwienie. Od teraz nie dam ci więcej powodów do zmartwień. Nie potrzebuję mężczyzny, by radzić sobie sama kropka w końcu mam wokół siebie mnóstwo niezawodnych ludzi. Kropka i tak, dzięki wsparciu tych, którzy mnie otaczają, żyję pełnią życia.